Witam Państwa serdecznie w studio wyborczym tu.pl. Naszym gościem jest pan Sylwester Pawłowski. Dzień dobry. Miło mi, dzień dobry, kłaniam się. Przypomnę, polityk, samorządowiec związany z Sojuszem Lewicy Demokratycznej, ale także nauczyciel oraz doświadczony poseł na Sejm, przypomnę, 5. i 6. kadencji. Wszystko się zgadza. Dokładnie. W tegorocznych wyborach parlamentarnych kandydat z ramienia Komitetu Lewicy w wyborach do Sejmu. Lista numer 9, czyli Łódź. Pozycja 4. Wszystko się zgadza. Wszystko się zgadza. Okręg numer 9. Proszę powiedzieć, skąd decyzja o, no w pańskim przypadku, ponownym ubieganiu się o miejsce w Sejmie, chociaż była pewna przerwa, przerwa również dla samej Lewicy. Tak, ale przyznam szczerze, że ta decyzja nie była łatwa i kilka elementów złożyło się na ostateczne podjęcie decyzji o startowaniu w wyborach. Jak pan zauważył, byłem w kadencji, w której Prawo i Sprawiedliwość sprawowało władzę i wtedy głosowałem za samorozwiązaniem Sejmu po to, żeby tę spiralę nieporozumień politycznych, gospodarczych i błędnych decyzji jak najszybciej przerwać. Przypomnę, że wtedy Prawo i Sprawiedliwość współrządziło razem z Samoobroną i Ligą Polskich Rodzin. I była to jedyna, jak do tej pory, mam nadzieję, że będzie jedyną sytuacja, której Sejm dokonał samorozwiązania. I wspomnienia z tamtego okresu spowodowały, że trzeba po prostu stawić czoła rządom Prawa i Sprawiedliwości, jakie one są. Nie chciałbym w tej chwili mówić, bo każdy z widzów może sobie to ocenić wedle własnego spojrzenie. Ja natomiast krytycznie oceniam i to był pierwszy powód, dla którego zdecydowałem się wziąć udział w wyborach najbliższych. Drugi to związany jest z Lewicą. Ja rozpoczynałem w 2005 roku swoją przygodę z parlamentem, mając obok dwie konkurencyjne lewicowe partie. Była to Partia Demokratyczna i Socjaldemokracja Polska. I przyznam szczerze, że mając konkurentów w osobach pani profesor Janowskiej i profesora Belki, udało nam się przekroczyć próg wyborczy, czego nie dokonali konkurenci i Lewica wtedy znalazła się w Sejmie z udziałem właśnie Sojuszu Lewicy Demokratycznej. I dzisiaj, kiedy obserwujemy na scenie politycznej połączenie sił lewicowych, był to drugi argument, dla którego zdecydowałem się podjąć wyzwanie i startować na liście Lewicy do parlamentu. I wreszcie trzeci, wydaje mi się, że najważniejszy. Otóż mam pewne doświadczenie. Funkcjonowałem w trzech komisjach sejmowych przez te dwie kadencje. Komisji Edukacji, Komisji Pomocy Społecznej i Polityki Społecznej i Komisji Kultury, w tej ostatniej będąc nawet wiceprzewodniczącym przez dłuższą część swojej obecności w Sejmie. I chciałbym to doświadczenie wykorzystać po to, by przywrócić polskiej polityce wymiary sprzed roku 2005, albo inaczej mówiąc, sprzed roku 2015. I to są te trzy powody, dla których zdecydowałem się startować w wyborach. A jak pan uważa, po pierwsze chciałbym zapytać o szanse Lewicy na rzeczywiście dostanie się do Sejmu. Te sondaże, które widzimy, one gdzieś tam pokazują, że Lewica rzeczywiście ma szansę zaistnieć. Na ile pan ocenia te szanse? Być może pokusiłby się pan rzeczywiście o wskazanie jakiejś liczby, tak? A druga rzecz to właśnie wspomniał pan, że te środowiska, które zebrały się dziś na komitet pod szyldem Lewicy, one są różnorodne. Jak pan ocenia, czy w tej kadencji przyszłej będzie możliwy jeden głos tych wszystkich środowisk? Zacznę od tego pierwszego pytania. Otóż uważam, że Lewica wyciągnęła błędy, znaczy wnioski z błędów przeszłości. I to wydaje się najważniejszym działaniem, które skumulowało naszych liderów do tego, żeby podjąć próbę połączenia i ona się powiodła. I chcę powiedzieć, że to nie była tylko próba na zasadzie przygotowujemy się do wyborów, dzielimy miejscami na listach wyborczych i sprawę mamy załatwioną. Nie, spoiwem jest program. Ten program, który w moim przekonaniu odzwierciedla Lewicę nie tylko jako siłę polityczną w skali ogólnopolskiej, czy nawet poza Polską, mam tu na uwadze Lewicę Europejską,
bo lewicowość to nie tylko program polityczny, to pewien sposób na widzenie funkcjonowania społeczeństwa. I przyznam szczerze, że ta różnorodność w lewicy jak gdyby jest wzajemnym uzupełnieniem. A uzupełnienie w moim przekonaniu jest elementem poszukiwania pewnych kompromisów. Kompromisów, które eliminują skrajności, a skupiają się na tym, co łączy. I w moim przekonaniu zarówno liderzy, jak i większość członków tych formacji kładzie nacisk na to spoiwo, a nie na to, co jest różne między nami i co może powodować ewentualne różnorodne spojrzenie, czy może nawet dość ostrą polemikę. To mamy na później odłożone. Chcemy dzisiaj pokonać pierwszy próg, jak tylko próg wyborczy, ale również i próg współpracy w ramach kampanii. Z doświadczeń, które wynikają z naszego 9. łódzkiego okręgu, mogę śmiało powiedzieć, że jest to wzajemne zrozumienie, wzajemny szacunek. Jest to fajna ekipa ludzi młodych, ludzi kreatywnych, ludzi ogarniętych pasją i nie tylko pasją bycia za wszelką cenę w parlamencie, ale zrobienia wszystkiego, żeby lista zdobyła jak największe społeczne poparcie. Rozumiem. Chciałbym zapytać o pański program. Gdyby mógł pan wskazać te priorytetowe, takie sztandarowe działania, które na pewno chciałby pan jako poseł przeprowadzić w przyszłej kadencji. Co wyróżnia pana na tle innych kandydatów? Przede wszystkim chciałbym zaznaczyć, że cały program Lewicy jest jakby w zgodzie z moją koncepcją funkcjonowania państwa, rozwoju gospodarczego i życia społecznego. I to mogę śmiało powiedzieć, że cieszy mnie fakt, że tak kompleksowo Lewica zaproponowała swoją ofertę wyborcom. Oczywiście elektorat dokona oceny, czy identyfikuje się z tym programem, czy nie, ale w moim przypadku chciałbym wykorzystać i doświadczenie zawodowe, i doświadczenie samorządowca, i doświadczenie parlamentarne i skupić się na czterech obszarach. Pierwszy związany jest w naturalny sposób z edukacją. Otóż jasno chcę zdeklarować, że dość eksperymentów na młodym pokoleniu Polaków. Skoro już została wdrożona reforma, która nie znajdowała społecznego poparcia, była źródłem różnego rodzaju konfliktów, to jednak uważam, że trzeba uszanować to, co jest zamknięte i skoncentrować się na naprawie tego, co ustawodawcy dzisiaj zepsuli, czyli zmiany programowe. To innowacyjność i wprowadzenie, powiedziałbym, cyfryzacji do szkół. To również wprowadzenie modernizacji programowej, gdyż programy zostały mocno zideologizowane przez Prawo i Sprawiedliwość, mocno okrojone, podporządkowane tylko i wyłącznie jednej opcji, opcji Prawa i Sprawiedliwości. I uważam, że ta różnorodność programowa, która była do tej pory charakterystyczna dla naszego systemu edukacji, musi zostać przywrócona. Oczywiście jestem zwolennikiem świeckiej szkoły, jestem zwolennikiem wprowadzenia programów, które mają na celu edukację ekologiczną, edukację społeczną, w tym również rodzinną. W skrócie niektórzy mówią, że edukację seksualną. Ona jest jednym z elementów edukacji rodzinnej, ale bardzo istotnym elementem. No i tworzenie, budowanie tolerancji wśród młodych to jest pierwsze, powiedziałbym, zamykające pierwszy obszar, który chciałbym wziąć pod uwagę w swojej obecności w Sejmie. Drugi to jest oczywiście związany z rodziną. Nie da się ukryć, że projekty dotyczące pomocy społecznej poprzez programy 500+, wyprawka, to są te programy, które wspierają rodzinę i na nich chciałbym również kontynuować dalsze działania, ale rodzina to również i tolerancja, to możliwość tworzenia związków partnerskich. I ten element uważam za bardzo istotny w przyszłości funkcjonowania polskiej rodziny, która tak naprawdę odchodzi od tego stereotypowego modelu. Gdyby się dzisiaj zorientować, to ponad 30% młodych ludzi żyje ze sobą bez związku małżeńskiego, doskonale się rozumiejąc, doskonale prowadząc dom, wychowując dzieci. I to nie jest warunek sine qua non, który ma być, żeby tworzyć dobrą komórkę społeczną. Rodzina to także, żeby nie sięgać dalej, tworzenie dobrego klimatu wokół młodego małżeństwa. Żłobki. Żłobki dla
każdego młodego małżeństwa nieodpłatne. Trzeci obszar to przywrócenie godności pracy. Uważamy, że związki zawodowe na pewnym etapie zaniechały swojej aktywności w tym obszarze. Likwidacja umów śmieciowych. To jest warunek, który mógłby być pierwszym do zrealizowania. Pracodawcy powinni pracownika traktować w sposób, powiedziałbym, pełen szacunku i odwrotnie. Dobrze traktowany pracownik wydaje się być zdecydowanie lepszym wykonawcą zadań w danym zakładzie pracy. Kolejna kwestia związana z godnością pracy to podniesienie płacy minimalnej do 3,5 tysiąca brutto. To jest element, który mamy wpisany w program i uważamy, że płaca minimalna powinna stanowić pełne zabezpieczenie funkcjonowania rodziny czy pojedynczego człowieka i ona powinna być tak skonstruowana, by nie angażować środków publicznych w formie różnego rodzaju pomocy społecznej. I ostatnia kwestia to kwestia starszego pokolenia, seniorów. Tu uważamy, że w pierwszej kolejności należałoby przywrócić służbom mundurowym niezgodne z naszej ocenie z prawem obcięcie emerytur. To również podniesienie emerytury minimalnej, a ja osobiście jestem zwolennikiem zwolnienia emerytów z płacenia podatku PIT-u. Dlaczego? Dlatego, że to są środki, które pochodzą z budżetu. To są środki, które zostały kiedyś wypracowane w formie składek ZUS-owskich i one powinny być wolne od podatku. Czy się uda ten element wprowadzić w życie, trudno powiedzieć. Natomiast ważne jest, żeby minimalna emerytura była również na poziomie 2000 zł bezpośrednio do ręki emeryta. Te cztery obszary wiążą się, jak już powiedziałem, edukacja, rodzina, godność pracy, seniorzy. Z tym, co robiłem do tej pory w Sejmie, jasno sprecyzowane są zadania w postaci funkcjonowania Komisji Polityki Społecznej, Komisji Edukacji. Gdyby do tego jeszcze dołożyć elementy kultury, to myślę, że moja aktywność w pełni byłaby wykorzystana na forum Parlamentu Polskiego. Bardzo dziękuję za wizytę w naszym studiu. Niestety format programu przewiduje tylko 10 minut. Zdaje się, że nawet troszeczkę przekroczyliśmy. Serdecznie dziękuję. Mam nadzieję, że te wszystkie wątki będzie można jeszcze w przyszłości rozwinąć, że to nie jest nasze ostatnie spotkanie w tuć.pl. Bardzo serdecznie dziękuję Państwu za uwagę. Naszym gościem był Sylwester Pawłowski, kandydat do jesiennych wyborów parlamentarnych do Sejmu z okręgu 9, pozycja 4. Zapraszam serdecznie do oglądania kolejnych audycji. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam Państwa.